Siemianowice Śląskie to kolejne miasto, które chce ograniczyć długi swoich mieszkańców za wynajem lokali komunalnych. Średnio na każde mieszkanie należące do gminy przypada 6 tysięcy złotych długu. W sumie to ponad 27 milionów złotych. Pani zna takie osoby, które czynszu nie płacą? Znam. Jest to problem? No na pewno dla nich tak. No i dla nas, co wspólnot, my mieszkamy w wspólnocie, prawda? No to wspólnota na tym traci. My wszyscy. Jeżeli ktoś uczciwie chce podchodzić do każdej sprawy, to mimo wszystko najpierw się płaci, a później się dopiero resztę rządzi. Do tych, którzy chcą wyjść z czynszowych długów, miasto wyciąga pomocną dłoń, proponując im kilka form pomocy w spłacaniu zadłużenia. Pierwsza z nich to możliwość odpracowania zaległości czynszowych, a w tej chwili na dzień dzisiejszy ponad 400 tysięcy złotych mieszkańcy odpracowali w ten sposób. A najczęściej sprawdza się właśnie w sezonie ciepłym, kiedy mieszkańcy mogą wspomóc nasze służby w uprzątaniu tej przestrzeni publicznej, parków, obiektów rekreacyjnych i sportowych. Ponadto miasto oferuje spłatę zaległości w ratach, zamianę mieszkania na mniejsze i tańsze w utrzymaniu oraz dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach. Zainteresowani powinni zgłaszać się do Urzędu Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105. W ubiegłym roku miasto zdecydowało się też uruchomić abolicję czynszową. Z tej formy pozbycia się długu skorzystało jednak tylko kilkanaście osób, które w ciągu pół roku spłaciły 60% swojego zadłużenia. Jeśli przez dwa lata będą one regularnie płaciły czynsz, 40% długu zostanie im umorzone.